Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na taki temat, który podsunął jeden z widzów, czyli tutaj zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zapraszam na odcinek. Jeżeli dowiedzieliście się o popełnieniu przestępstwa, to zgodnie z artykułem 303 Kodeksu Postępowania Karnego każdy z Was może zawiadomić organ o takim przestępstwie. Wszczęcie takiego postępowania przeprowadza się albo sam z urzędu, powiedzmy robi to prokurator czy tam policja, ewentualnie właśnie na skutek takiego zawiadomienia. Czyli na przykład jeżeli widzicie, że gdzieś coś niedobrego, to na przykład możecie wysłać takie zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Też generalnie nie jest to takie zawiadomienie o przestępstwie, którego nie popełniono, bo po prostu wy podejrzewacie, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Więc nawet jeżeli po wszczęciu takiego postępowania tam prokurator stwierdzi, że jednak nie było przestępstwa, no to się nie musicie bawić, to się nie musicie bać, że z tego tytułu grożą Wam jakieś konsekwencje prawne. No chyba że zrobiliście to oczywiście w złej wierze i specjalnie złożyliście takie zawiadomienie z pełną świadomością, że nie ma było żadnego przestępstwa, natomiast chcieliście kogoś po prostu taką niedogodność komuś wyrządzić. Natomiast jest jeszcze taka odrębna grupa przestępstw, gdzie nawet mamy obowiązek prawny zawiadomienia, że doszło do popełnienia takiego przestępstwa i do tego należą takie przestępstwa ścigane z urzędu. Zawiadomienie to ciekawe, to nie trzeba robić jakby osobiście ustnie do protokołu, to jest oczywiście jedna z takich możliwości, natomiast można to zrobić w praktycznie dowolnej formie. Najbardziej polecaną taką formą jest forma pisemna, no natomiast mi się nawet zdarzyło na samym początku działalności złożyć takie zawiadomienie w formie elektronicznej, czyli po prostu wysłałem do prokuratury takiego innego maila, gdzie się wkurzyłem, że dostałem jakieś takie wezwanie do zapłaty z takich naciągaczy, co po prostu jak widzieli, że jakaś nowa firma się zarejestrowała w CIDG, no to ich wzywali do zapłaty kwoty, żeby ten wpis był ujawniony. To oczywiście było oczywiste oszustwo, a już kompletną głupotą to było wysłanie takiego pisma do firmy, która ma w nazwie Kancelaria Radcy Prawnego. No ale wiadomo, no, w tych zakładach karnych no to pewnie inteligentni zbytnio ludzie za bardzo tam nie siedzą, jak już się dali tam złapać. No i oczywiście to również obecnie można korzystać z platformy ePUAP. Wtedy akurat, kiedy ja to robiłem, to jeszcze takiego ePUAP fajnego nie było. No i co ciekawe, właśnie w przypadku takich pewnej kategorii właśnie przestępstw mamy nie tyle co moralny, ale nadprawny obowiązek służenia zawiadomienia, że do popełnienia takiego przestępstwa doszło. Obejmuje to przede wszystkim na podstawie artykułu 240 Kodeksu Karnego przestępstwo ludobójstwa, udział w masowym zamachu, w zamachu stanu, zamachu na organ konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, szpiegostwo, zamach na życie prezydenta, zamach na jednostkę sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie katastrofy, piractwo, pozbawienie człowieka wolności, zgwałcenie lub wymuszenie się poddania innej czynności seksualnej, seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby, obcowanie z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym, wzięcie albo przetrzymanie zakładnika, także przestępstwa o charakterze terrorystycznym. No i proszę Państwa, jeżeli na przykład mamy informację, że doszło do popełnienia takiego przestępstwa, a mimo to nie zawiadami organu, no to wtedy taka osoba podlega nawet karze pozbawienia wolności do lat 3 oczywiście. Natomiast nie jest przestępstwem, jeżeli na przykład możemy mieć uzasadnione przypuszczenia, że już takie postępowanie wobec takiego sprawcy się toczy. No i proszę Państwa, czasami jednak mamy tutaj do czynienia z taką troszkę znieczulicą społeczną, że ludzie odwracają, jak widzą, że komuś się dzieje krzywda, odwracają wzrok, bo się spieszą, nie chcą mieć jakichś problemów. I no tutaj proszę Państwa wskazuje, że to również nie jest prawnie dozwolone. Co więcej, takie nieudzielenie pomocy osobie, która znajduje się w niebezpieczeństwie, jest również przestępstwem. Zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Karnego, kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić, bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No i paragraf drugi. Oczywiście nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, dla której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby tego powołanej. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić akurat jednego z profesorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który wskazywał, że w swoim wykładzie, że jeżeli lekarz czy student medycyny widzi, że ktoś leży, ktoś potrzebuje pomocy, to należy z tego miejsca na szczycie uciekać. Oczywiście to jest kompletna głupota i taka osoba no to powinna puknąć się następnym razem w głowę, nawet jeżeli to mówi w formie żartu. No i tyle było w tym odcinku. Pozdrawiam!